Majorka, wdarli się w nocy do hotelowego pokoju i zgwałcili turystkę Majorka, turystka zgwałcona przez dwóch młodych mężczyzn. Wdarli się do jej pokoju w nocy. Brutalny atak na Majorce. 17-latek i jego 18-letni kolega mieli zakraść się w nocy do pokoju hotelowego turystki, a następnie wielokrotnie ją zgwałcić. Kobieta powiedziała funkcjonariuszom, że z powodu szoku nie była w stanie stawiać oporu napastnikom. Domniemani sprawcy zostali aresztowani. Do zdarzenia miało dojść w nocy z 21 na 22 czerwca w hotelu Cala Rajada na Balearach. Do pokoju hotelowego turystki wdarło się dwóch mężczyzn podczas gdy ta spała. Napastnicy mieli ją wielokrotnie zgwałcić, przekazuje portal mirror.co.uk. Turystka złożyła zeznania i została zabrana na badania lekarskie. Młoda kobieta zgłosiła gwałt hiszpańskiej Straży Obywatelskiej następnego ranka w towarzystwie swojej rodziny. Zanim została zabrana do szpitala na badania lekarskie, złożyła zeznania na policji. Ofiara przekazała, że była w szoku, przez co nie była w stanie stawiać oporu ani się bronić. Zebrane ustalenia policji, które pozostają tajne, przekazano do prokuratury, która wszczęła postępowanie w tej sprawie. Aresztowano dwóch nastoletnich turystów z Niemiec na podstawie zeznań i raportu medycznego władze aresztowały dwóch młodych mężczyzn z Niemiec. 18-latek został oskarżony o gwałt, a 17-latek o napaść seksualną. Sprawa niepełnoletniego podejrzanego została przekazana do prokuratury do spraw nieletnich.